Doktor Milena Drzewiecka z nami, psycholożka społeczna, specjalistka do spraw wizerunku Uniwersytet SWPS. Witam pani doktor, kłaniam się. Dzień dobry. Pani doktor, pan premier Donald Tusk wystąpił na tej konferencji, na którą czekaliśmy, licząc na to, że przedstawi nam skład swojego nowego gabinetu solo. Długa konferencja, wyczerpująca, dużo tych pytań, dużo odpowiedzi. Odpowiadał rzeczywiście i wyjaśniał, ale nie przedstawił wprost nazwisk. Nie było tej listy, choć trochę na to liczyliśmy. To jest jakiś gest i symbol, który pani czyta? Człowiek, który sam jeden skupia władzę i pokazuje, że to on rozdaje karty, nikt więcej? To znaczy, premier tego rządu jest jeden i jest on jednocześnie przewodniczącym największej partii politycznej, co przez ostatnie 8 lat nie było oczywistością. Więc w tym sensie wystąpienie premiera Donalda Tuska solo, używam tej funkcji premiera trochę nominalnie, bo przecież był premierem, a za chwilę będzie, ale wystąpienie Donalda Tuska solo czytam jako świadomy gest, ale też także ten, który pozwoli mu zarządzać agendą medialną w najbliższych dniach. Bo to, że nie przedstawił swojego gabinetu tak jeden po drugim ministrze w piątek, nie oznacza, że tego nie zrobi. Donald Tusk może to zrobić w najbliższych dniach i tym samym także jakby zarządzać przestrzenią w mediach i opinią publiczną. Och, niewątpliwie zrobi, nie możemy się tego doczekać, by te nazwiska ostatecznie konkretnie poznać. Natomiast jak do tej pory, bo to taki trudny moment, tak sobie myślę, że moment trochę ziemi niczyjej, niby jest ten nowy dwutygodniowy rząd, więc wszystko funkcjonuje, jest jakaś ciągłość, no ale to jest Sejm 10 kadencji, w którym w Sejmie rozdaje karty już nowa większość, w rządzie wciąż stara, więc trochę moment taki wyczekiwania i moment takiej tranzycji, takiego przejścia. Jak w tym kontekście, w tym trudnym, niejasnym, niedookreślonym trochę czasie zachował się Donald Tusk? Był jakiś taki wyczekujący, był dostatecznie cierpliwy. No jak pani ocenia jego zachowanie w tym życiu publicznym przez te 2 tygodnie niepewności takiej trochę? Donald Tusk jest w przedbiegach do sprawowania władzy, a także rozliczania poprzedniej ekipy. I mam takie wrażenie, że on coraz bardziej będzie starał się kreować na męża stanu. Natomiast dużo przestrzeni też zostawił Szymonowi Hołowni, bo to on jest tą najbardziej klikalną, użyję tego terminu, osobistością świata politycznego w ostatnich tygodniach, bo też miał najwięcej czasu antenowego. Donald Tusk, nie ukrywajmy też, wyszedł już z roli kampanijnego lidera i przechodzi w sferę tej realpolitik, do której za chwilę dostaje narzędzia. Czyli będzie go bardziej interesowało to, co jest w stanie zrobić, niż jak to będzie wyglądać, chociaż oczywiście ten aspekt wizerunkowy w przypadku sprawowania władzy przez niego jest też ważny. A zatem mąż stanu, którego mamy rozliczać po czynach, a nie tylko po tym, jak się do nas uśmiecha, czy też w jaki sposób do nas przemawia. Ważnym akcentem będzie oczywiście jutrzejsze wygłoszenie exposé i to, co i jak powie. Ja zakładam, że Donald Tusk jutro zwróci się de facto do takich trzech audytoriów. Czyli po pierwsze będzie mówił do swoich wyborców, w sensie do wyborców całej koalicji rządzącej, czy szerzej nawet do obywateli, zapewniając, że wprowadzi tą uśmiechniętą Polskę, o której była mowa w kampanii wyborczej. Po drugie zwróci się do odchodzącego rządu, obiecując im z kolei rozliczenia. I po trzecie zwróci się do opinii międzynarodowej, zapewniając, że Polska pod rządami Donalda Tuska będzie szukała sojuszy, a nie wrogów i że będzie starała się być partnerem na arenie europejskiej. A zatem mam wrażenie, że będzie starał się rozmawiać z kilkoma grupami jednocześnie i będzie starał się kreować na tego, który wprowadza porządek przez wielkie P po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a ten tak zwany popcorn zostawi innym politykom. No to a propos tej odchodzącej większości, odchodzącego rządu. Dużo się mówiło w kontekście decyzji Mateusza Morawieckiego, by jednak stanąć na czele tego z góry dwutygodniowego, bardzo tymczasowego rządu. Mówiło się dużo o jego wizerunku, to znaczy po co mu to, jak zostanie zapamiętany, czy to nie jest wielki wizerunkowy właśnie błąd. Jak zatem pani doktor ocenia to jego zachowanie, cały tę decyzję, ten gest, ale potem też zachowanie w ciągu tych ostatnich 2 tygodni jako premier rządu bez szans? Mateusz Morawiecki kontynuuje swoją rolę, aczkolwiek pełni ją z coraz mniejszym przekonaniem. Natomiast niekoniecznie chyba miał inne wyjście z tej sytuacji, bo został w tej roli osadzony. To nie jest ta rola, którą sam sobie wybrał, może inaczej. Nikt go do tej roli nie zmuszał, ale mam wrażenie, że odgrywa tę rolę z coraz mniejszą przyjemnością. I z jednej strony
komunikuje, że nie chce się wpisywać w tę taką pop-politykę z popcornem w roli głównej, a z drugiej właśnie się w nią wpisuje, bo wchodzi w polemikę z innymi politykami, nagrywa filmiki nawet z tym popcornem w ekranie, a zatem nie jest do końca konsekwentne, to znaczy to, co mówi i to, co robi, nie do końca jest spójne. Mateusz Morawiecki ma dzisiaj dużą szansę, to znaczy niezależnie od tego, że jego rząd, ten tak zwany rząd dwutygodniowy był skazany na porażkę, to od strony wizerunkowej dostaje dzisiaj ponad godzinę do dyspozycji, żeby swoim exposé, ostatnim w historii rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, zamknąć to swoje premierostwo i podsumować też to, co było dobre w tych rządach lub też to, czym może się pochwalić. W psychologii mamy takie terminy, które często są zresztą w obiegu publicznym, jak efekt pierwszeństwa i efekt świeżości, czyli pierwsze wrażenie buduje to, jak zapamiętamy daną osobę, ale także to ostatnie wrażenie może wpływać na to, jak będziemy daną osobę czy dane wydarzenie wspominać. Niewielu pamięta jednak o efekcie szczytu i końca, czyli czasem niezależnie od tego, ile trwało dane doświadczenie, a rząd Prawa i Sprawiedliwości trwał 8 lat, no i te kilka tygodni. Ważne jest to, jaki był efekt kulminacyjny i w jakim stylu się kończy to zdarzenie. I ten efekt kulminacyjny, jaki my, wyborcy, zapamiętamy, może też zależeć od naszych osobistych interesów. To znaczy na przykład kobiety mogą bardziej pamiętać zaostrzenie ustawy aborcyjnej i czarne protesty, osoby związane z wymiarem sprawiedliwości mogą bardziej pamiętać te zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Niemniej jednak i jedna i druga grupa zapamięta to, jak się zakończy rząd Prawa i Sprawiedliwości i w tym sensie premier Morawiecki dostaje dziś szansę. Popcorn pojawiał się trochę w naszej rozmowie. Popcorn się być może Państwu kojarzy z oglądaniem dobrych filmów, z wizytą w kinie. No i można, proszę Państwa, oglądać obrady Sejmu, jedząc popcorn w kinie, bo oto jedno ze stołecznych kin w samym sercu Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki, organizuje dzisiaj w sali kinowej właśnie oglądanie obrad Sejmu. Coś zupełnie niebywałego. Kilkaset tysięcy subskrybentów kanału Sejmowego na YouTubie. Młodzi w końcu przekonali się do polityki. Pani doktor, czy to jest taki tymczasowy zryw, chwilowy hype i za chwilę minie? Poczekajmy, porozmawiajmy o tym za 3 miesiące, potem za 6 i za 9 i będziemy mieć materiał porównawczy. Ja się uśmiecham, bo szczęśliwy kraj, którego obywatele nie muszą oglądać obrad Sejmu, żeby być przekonanym, że w profesjonalny sposób stanowi się prawo. Ale oczywiście z perspektywy postpolityki, a także z perspektywy mediów, takie klikalne obrady Sejmu są czymś, co generuje oglądalność. I oczywiście z perspektywy osoby, która zajmuje się wizerunkiem, jest to dodatkowe pole do analizy czy potem komentowania, więc odbierałabym sobie chleb, nie ciesząc się z zainteresowania obradami Sejmu. Natomiast tutaj widzę też pewne ryzyko, bo poza wizerunkiem bliski jest mi temat profesjonalizacji debaty publicznej i tę profesjonalizację od lat postuluję. Jeżeli politycy skupią się na tym, co jest efektowne, a zapomną o tej efektywnej polityce, no to możemy niestety mieć pewne problemy i natury prawnej, i natury obywatelskiej. Tym samym apelowałabym także o skupienie się na rzeczy, a nie tylko na formie. Chociaż ta forma i ten styl pozostawia wiele do życzenia, pozostawiał zawsze. Ja mam nawet takie swoje własne prywatne określenie, bo Państwo już chyba się zdążyli przyzwyczaić do tego, że ja niespecjalnie lubię polityków, że w Polsce klasa polityczna zwyczajnie pozbawiona jest klasy. Nie, nie żartuję. Mam nawet bardzo konkretne dowody dla Państwa i dla Pani doktor. Proszę zobaczyć, na przykład Michał Kołodziejczak. Tak występował w polskim parlamencie. XXI wiek, centrum dużego europejskiego kraju. Tak wygląda stan naszego parlamentaryzmu. Proszę rzucić okiem. Kłamaliście, kłamiecie i będziecie kłamać. Dodatkowo teraz będziecie krzyczeć, a na koniec będziecie siedzieć wszyscy za to, jak się zachowujecie. Ja nie wiem, czy wy macie jakieś problemy z hormonami czy z mózgiem, bo mogą być dwa argumenty. Albo hormonalnie sobie nie radzicie z emocjami, albo to jest bardzo duży problem z tą górną częścią waszego ciała, bo nie wiem, czy można to nazwać głową, bo w głowie jest mózg. Dziękuję bardzo, panie pośle, za wyartykułowanie pytania. Panie marszałku. Dziękuję bardzo.
No to chyba było niepotrzebne. Po co takie słowa i emocje? To zachowanie Michała Kołodziejczaka nie odbiega od jego standardu wystąpień. W tym sensie Kołodziejczak jest autentyczny. My możemy się zastanawiać, czy to, co on robi, czy też to, jak to robi, odpowiada naszym standardom, ale on zachowuje pewną spójność swojego zachowania werbalnego i niewerbalnego, a także spójność z profilem, jaki obrał jeszcze w Agrounii. Tutaj retorycznie nawet nieźle zagrała ta trójka: kłamaliście, kłamiecie, będziecie kłamać, ale oczywiście pozostaje pytanie, czy życzymy sobie kultury politycznej właśnie na takim poziomie. Co mnie osobiście zainteresowało w trakcie tego wystąpienia, to zachowanie Krzysztofa Bosaka. I zobaczcie Państwo, że na tle Kołodziejczaka Bosak wypada jako ten umiarkowany, kulturalny i opanowany, mimo że pochodzi z partii o radykalnych poglądach. Tym samym im więcej będzie tak zwanego harcowania po stronie demokratycznej opozycji, bo tak lubią o sobie mówić politycy trzech, za chwilę już rządzących, czy więcej niż trzech, no ale trzech ugrupowań, o, więcej niż trzech partii, ale trzech ugrupowań, więc im więcej będzie harcowania po stronie tej tak zwanej demokratycznej opozycji, czy demokratycznego rządu, tym więcej przestrzeni do pokazywania umiarkowanej twarzy dostaną inne partie, w tym Konfederacja. No to zobaczmy jeszcze zachowanie, wystąpienie, przykłady gestów innego mojego parlamentarnego, a właściwie rządowego, można nawet powiedzieć ulubieńca, przed Państwem odchodzący minister edukacji. Bardzo proszę. Panie marszałek, to szanowny panie pośle. Szanowny panie pośle. Proszę wyjść przed Sejm, będzie z materacem, a nie z mównicy chować się za immunitetem i powiedzieć, że Orlen wspiera moją kampanię wyborczą. Panie pośle, panie pośle, panie pośle, pan coś powiedział do mnie, ja chciałam teraz powiedzieć coś do pana. Odwrócił się pan plecami do wicemarszałka Sejmu, to po pierwsze. Po drugie, w pana sprostowaniu pozwoliłam na wystąpienie nie minutowe, tylko półtora minutowe, bo tak się umówiliśmy. Mówił pan ponad dwie minuty. W tym momencie nie jesteśmy w trybie sprostowań do sprostowań. Plecami dodamy to bardzo nieładnie, prawda? Plecami do damy i do dżentelmena to nieładnie. To znaczy odwracanie się plecami do kogokolwiek jest ewidentnym sygnałem, że nie chcemy mieć z daną osobą nic do czynienia. I to po prostu nie wypada. Niemniej jednak Przemysław Czarnek nie po raz pierwszy obiera sobie taką rolę harcownika. Trochę mi to przypomina Jacka Kurskiego z lat 2005-2010, przy czym Kurski wtedy robił to z większą swadą, a dzisiaj Czarnek robi to z większą butą. Mam wrażenie też, że im więcej jest komentarzy, jakoby Przemysław Czarnek mógł być przyszłym liderem obozu Prawa i Sprawiedliwości, tym więcej on dostaje jakby takiej siły, argumentów, tym bardziej rośnie w tak zwane piórka. Tym samym ugruntowuje się w przekonaniu, że to, co robi i jak robi, zyskuje uznanie. Nie odwracamy się plecami do innych, no chyba że chcemy im pokazać, że mamy ich i każdy może sobie dopisać gdzie. No ale jeżeli odwracają się plecami do innych w parlamencie posłowie, to tym samym obywatele zyskują sygnał, że tak można prowadzić także debatę na niższych poziomach społecznych. Przykład idzie z góry. Czy chcemy, czy nie, pewnego rodzaju górą jest parlament. No tak, tak, właśnie. Dobrze, że pani o tym mówi, bo to trochę mi przyszło do głowy. Może trochę nazbyt staroświecka refleksja, ale jednakowo, skoro ta młodzież z popcornem w kinie będzie dzisiaj oglądała, ogląda już od jakiegoś czasu na YouTubie obrady Sejmu, to czego ona się od tych polityków uczy, prawda? W końcu od elity. Modelowanie zachowań to jedno z podstawowych pojęć psychologii społecznej. My uczymy się przez obserwację zachowań innych i im lepsze zachowania mamy do obserwowania, tym lepsze standardy potem panują w społeczeństwie. Wcześniej prowadził pan redaktor rozmowę o edukacji i tym bardziej mnie radzi, jako też przedstawiciela środowiska akademickiego, tego typu zachowanie z poziomu człowieka, który zarządzał Ministerstwem Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. To znaczy tutaj zawód może być podwójny. Raz, że to parlamentarzysta, dwa, że to
człowiek, który zarządzał Ministerstwem Edukacji. A zatem jak najbardziej. Politycy modelują zachowania, narzucają pewnego rodzaju standardy i jednocześnie mogą albo promować te pożądane zachowania, albo promować te mniej pożądane. I możemy sobie tylko życzyć tego, żeby tych pożądanych zachowań było jak najwięcej, ale też my jako wyborcy możemy po prostu dawać czerwone kartki tym, których zachowania nie spełniają standardów kultury politycznej. Pan mówił wcześniej też, że nie przypada za politykami. Kultura polityczna jest jednym z elementów, które stanowi o dojrzałości demokracji. Jakbyśmy spojrzeli sobie na analizę demokracji, którą mamy w Polsce już dobrych ponad 20 lat, to niestety cały czas w rankingach wypadamy jako demokracja wadliwa. I między innymi wypadamy jako demokracja wadliwa ze względu na kulturę polityczną i poziom debaty publicznej. I my wszyscy też jako obywatele, oczywiście dziennikarze, komentatorzy, mamy wpływ na kształt tej debaty. Najwięcej ta debata może zyskać lub stracić od tego, w jaki sposób wypowiadają się i jak zachowują się politycy. No i może to wszystko się bierze z jakiejś takiej osobistej kultury, więc tym wszystkim politykom bez względu na barwy osobiście skromny redaktor rekomendowałby więcej Fryderyka niż Zenka. Fryderyka Chopina w samochodzie niż Zenka Martyniuka. Doktor Milena Drzewiecka, psycholożka społeczna, ekspertka do spraw wizerunku Uniwersytetu SWP. Skłaniam się i pozdrawiam pani doktor. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękuję. Dobrego dnia.